Siemanko Mordecki, jestem na ulicy Lipowej i zaraz udaję się do restauracji Merkury. Dostałem cynk, że tam jest świetny placek po węgiersku. Także właśnie tam się udaję. Widzimy się za chwilę. No i jestem, restauracja naprawdę ładnie się prezentuje. Tak naprawdę pierwszy raz tu jestem w życiu, chociaż już miałem oczywiście wiele razy tu przyjść. W tle akurat gra jaka to melodia, a tutaj mam akurat herbatkę, ekspresóweczka, ale bardzo dobra, Dilma, porzeczkowa, także idealnie. To już włożę sobie tutaj do czajniczka. Opa, jeszcze mam tutaj taką cytrynkę, naprawdę elegancko, bardzo elegancko. Już za sam wystrój, za sam klimat, jedna gwiazdka więcej się należy. Oj, no i oderwałem ten kartonik, ale to nic się nie dzieje. Opa. I siup. Teraz czekamy, aż się zaparzy i czekam na swojego placka po węgiersku. Wziąłem połóweczkę, dlatego że po prostu nie chcę się przejadać. No i co? I teraz czekamy. Czekamy już. O, no i właśnie ten kartonik. Ta karteczka właśnie się oderwała. No, przypadkowo oderwałem. Nic się nie stało. I tak można normalnie przecież wyciągnąć torebkę. Dobra, to czekamy na mojego, czekam już na właśnie swój placek po węgiersku. Akurat jestem tutaj z rekomendacji mojego ziomeczka Patryka, zwanego Kafalem albo też Robkiem. No i właśnie teraz już czekamy i za chwileczkę zobaczymy, jak to wszystko wygląda i jak smakuje. I proszę bardzo, tak się oto prezentuje mój placek po węgiersku mały. Tutaj mam sztućce, jeszcze pieprz, sól, chyba oliwa też, sos sojowy. Naprawdę wszystko się bardzo apetycznie prezentuje. W takim razie przystępuję do jedzenia. Ok, w takim razie przystępuję do jedzenia. Serwiteczka. O, widać, że klienci już są. Także przystępujemy do spożywania. Placek po węgiersku. Bardzo ładnie pachnie. Mogę zapłacić za karę, że tak? No, miło, dziękuję. No, no, naprawdę. Sam placek bardzo dobry. Z wierzchu jest przypieczony, mięciutki w środku. Sos naprawdę przepyszny. I właśnie, i jeszcze jedna sprawa. Zwykle się podaje jeszcze z kwaśną śmietaną. Ja nie, oczywiście nie mogę ze względu na alergię, no a poza tym nie lubię samego smaku śmietany, więc to raczej mi zaszkodziło. No i co, i po prostu proszę bardzo. Naprawdę bardzo dobre. Bardzo dobre mięso z tego gulaszu. Jeszcze tutaj właśnie jest pomidorek. Właśnie, który też jest dekoracją, ale zapewne sobie też rozjem.
naprawdę bardzo dobre. Ale akurat leci sobie jedynka. No już się akurat skończył ten teleturniej, jaka to melodia. Troszeczkę rozmiękł ten placek. Ja zwykle placek ziemniaczany jem łyżką, bo mi tak wygodniej, ale jako że jestem w restauracji, to oczywiście no wiadomo, trzeba zjeść. O, teraz dopiero zauważyłem, że koszyczek mi wszedł w kadr. Naprawdę bardzo dobry, aromatyczny sos. Ja sam takiego sosu nie umiem przygotować. Cieszę się, że tutaj przyszedłem i że Patryk mi polecił właśnie ten lokal. Z dawna miałem tu przyjść, a tu, proszę bardzo, jestem. Okej, wracam za chwilę. Okej, herbatka już na pewno jest naparzona. W takim razie spróbuję sobie. Na pewno będzie przepyszna, ale właśnie muszę jeszcze poczekać troszeczkę. Jeszcze troszeczkę, tak można powiedzieć półtorej łyżeczki. Nie ma co przesładzać. Jeszcze chwileczkę dodam kręki. A naprawdę świetny, świetny ten placek po węgiersku. Wziąłem herbatę, żeby było na lepsze trawienie, bo no, już raz akurat się przejechałem nieźle na takim placku, jak kupiłem go piwem. Serio, ja wolę nie wspominać. To bardzo dobra herbatka. Czuć właśnie Blackcurrant, czarną porzeczkę. No cóż, po prostu wyśmienity placek. Ja takiego sosu nie potrafię zrobić. No, babcia moja, babcia Zosia, bardzo dobry sos robi oczywiście, ale kurczę, coś w tym sosie jest, że... że naprawdę świetnie z nimi grzyby. Można te... Nie wiem, czy tutaj by mi zdradzili ten przepis. Szczerze wątpię, ale... Naprawdę wyśmienite. Wow. Uf, sam placek jest tak miękki, że muszę nabierać po prostu na widelec. Przepyszota, dobra. Wracam za chwilkę na podsumowanie. Okej, no to cytrynka, oj, zleciała. Jeszcze cytrynki sobie dodam do herbatki, a zobaczcie, tutaj już sam sos się został i pomidory, bo szczerze średnio mi jednak smakowało z pomidorem. No, jakoś mi pomidor taki surowy średnio mi pasuje do placka po węgiersku. Ale ogólnie sam placek wyśmienity, 6 na 6. No po prostu ja sam takiego sosu nie umiem zrobić. Być może tam był sos grzybowy, taki albo same grzyby właśnie może dodane, nie wiem. Oczywiście
Może się dowiem, jak nie, to trudno. A na pewno tutaj jeszcze wpadnę, bo podobno to są świetne hamburgery. Wiem znowu od mojego kumpla innego. No i podobno tutaj są steki. Nie wiem, czy na pewno steki wołowe. Dowiem się i oczywiście was powiadomię. Także jest szósteczka, sześć, sześć, po prostu szóstka musi być. Najlepszy placek, jakiego ja. No i co? Teraz tylko herbatkę wypić. No i dam się oczywiście o te steki. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Wielkie pozdrowienia. Herbatki.